kochani, doszliśmy do następnego naszego głównego muzycznego dania, a jest nim nie kto inny jak Ryan Roxy. Kim jest Ryan Roxy? Już wam opowiadam. To gitarzysta, wokalista i autor tekstów, urodzony w Kalifornii, USA. Ryan Roxy, dla ciekawostki Polak z pochodzenia, Ryan Rosowicz. Jest najbardziej znany jako długoletni gitarzysta, kompozytor i współpracownik legendarnego ojca chrzestnego, szokującego rock-szoka, bym powiedział, Alice Coopera. Od 22 lat rozpoczął intensywną karierę, tworząc swój pierwszy zespół w Los Angeles z Gilly Clarkiem, ex Guns N' Roses, późniejsze nagranie również dla solowych albumów Gilbiego. A w 2000 roku dołączył do Slash'a, napisał, nagrał Snake Pit and Live Grant. To pracoholik, jak można nie być, skoro Ryan gości w programach telewizyjnych, na czatach, emituje własny podcast Roxy 77, Roxy Big Rock Show. Gościł swój własny program radiowy w Sztokholmie, a obecnie organizuje internetowy program o nazwie Big Rock Talk, zawierający specjalne wywiady z gośćmi od teledysków. Stworzył także własne koncerty Roxy's International Parking Lot w ramach trasy Alice Cooper. Człowieczeństwo Ryana i praca prospołeczna doprowadziła go do współpracy z organizacjami takimi jak Szwedzka Fundacja na Rzecz Dzieci w Raku i Pay It Forward. Ciekawostki, odciął jego dredy na rzecz organizacji non-profit The Art of Elysium. Ryan pracował na całym świecie jako ambasador firmy Gibson, czyli producenta gitar. Dość znanego i myślę potentata, jeśli chodzi o marki. Okej, to w takim razie nie pozostaje nic innego, jak teraz zobaczyć, posłuchać, ocenić. Oddajmy się muzyce, którą tworzy Ryan Roxy. Oto on, w magii sześciu strun. All gone, shooting at the guys in our house.
All you radio pro rock listeners, this is Ryan Roxy, and I want you to join the 77 Nation. No i proszę bardzo, pierwszy utwór za nami, jeszcze przygotowałem dwa, iście równie zajebiste, jeśli chodzi o swą prostotę rock'n'rollową i ten rasowo-rockowy głos, zarówno gardła, jak i głos gitary. Ryan Roxy, dokończmy naszą historię, bo otóż w 2018 roku Ryan Roxy wydał swój najnowszy album Imagine Your Reality. W tym gości specjalnych zaprosił takich jak Robin Zander, Cheap Trick i Teddy Zigzag, Adratis z Guns N' Roses, aby wymienić tylko tych dwóch, ale jest ich więcej. W tym albumie Ryan kontynuuje tworzenie zaraźliwie melodyjnych, rockowych piosenek, ale tym razem z jeszcze większą gitarą na przodzie. Mówi Roxy: z tym albumem uważam, że utrzymaliśmy ducha i moc 3,5-minutowej piosenki rockowej w stanie nienasyconym, a także utrzymujemy na marzenia o muzyce opartej na gitarach. Nie mogę się doczekać, aż ludzie doświadczą i przeżyją kawałek mojej rzeczywistości. Z nieukrywanym szacunkiem czekam, aż wreszcie będę mógł też wszystkie utwory zapoznać, po to, żeby móc się z wami nimi podzielić. I też oprócz tych dwóch, które za chwilkę zaprezentuję, będziemy też kontynuować i myślę, że w kolejnych Magiach Sześciu Strun też znajdą się utwory Ryana. W Polsce Ryan był kilka razy, m.in. w Dolinie Charlotte z Alice Cooperem i uwielbia polskie pierogi. Bardzo chętnie wróci do nas w najbliższym możliwym czasie znów zagrać. I teraz moje pytanie. Kochani, chcielibyście, aby Ryan Roxy przyjechał do naszego kraju? Abyśmy mogli na przykład się wspólnie spotkać na jego koncercie? Ryan Roxy przed nami. Respect.
tej strony zespół Limit Dźwięku. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy audycji Magia 6 Strun i zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku. Cześć, tutaj Wojtek Hoffman. Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy audycji Magia 6 Strun. No i tak cudownie rock'n'rollowo przedstawił nam się muzycznie Ryan Roxy. Nie uzyskałem od Was odpowiedzi, czy chcielibyście, aby Ryan przyjechał do Polski z koncertami, ale mam nadzieję, że to, że nie odpowiedzieliście, to nie znaczy, że nie chcecie, tylko kwestia tego, że chcecie, tylko nie zdążyliście. Tak to przyjmuję i tłumaczę. Następny wykonawca, jeśli chodzi o Ryana, oczywiście jak najbardziej będziemy mogli również posłuchać kolejnych utworów na kolejnych magiach. Dzisiejsza audycja Magia 6 Strun będzie powtórzona w niedzielę około godziny 15.30 bodajże, sprawdzę jeszcze, ale na pewno popołudnie niedzielne będzie właśnie magiczne powtórzeniowo, a więc serdecznie Was również zapraszam, jakbyście chcieli jeszcze raz posłuchać niektórych utworów, czy też całej audycji. A przed nami Mike Orlando. Świetny gitarzysta, wydający zarówno solowo albumy, jak i w zespole. Za chwilkę wkleję na naszą grupę dokładnie materiały dotyczącą Mike'a, abyście mogli sobie przypomnieć. Natomiast, właśnie, to z solowego albumu, nagranie Velvet Sky, myślę, że będzie fajną wizytówką Mike'a Orlando, który potrafi grać o wiele, wiele szybciej, ale tutaj akurat zagrał tak, jak my na magii lubimy najbardziej. Mike Orlando.
był Mike Orlando. I teraz, moi kochani, magiczni słuchacze, czas start, jeśli chodzi o wasze typy. Zostało nam 10 minut na to, abyście mogli oddać typy, a ja żebym mógł je podsumować. I ja już zabieram się ze swoim głosem, aby zagrał dla nas ktoś wielki, ktoś bardzo wielki, uzupełniając ten cały czas. Dziękuję wam serdecznie za udział na dzisiejszej audycji. Zapraszam na kolejne audycje do moich koleżanek i kolegów w wieczornych audycjach autorskich. No i oczywiście zapraszam was tradycyjnie na magię sześciu strun. Dziękuję jeszcze raz. Życzę wam kolorowych, magicznych snów. Do usłyszenia wnet. Prorok z wami. Cześć. A przed nami Gary Moore. I Gary Moore nie bierze udziału w dzisiejszym waszym typowaniu. A więc dziękuję. Cześć. No one!
thing that you do me. Well, I can be king of everything, or just a tiny grain of sand. Is there any way for a man to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you. More than you'll ever know. I said I love you.